Choć synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu ze śniegiem, sytuacja na dolnośląskich stokach i na autostradach czeskich Sudetów wciąż jest bardzo dobra. Nic w najbliższych dniach nie powinno tego zakłócić. Po zmierzchu temperatury spadną poniżej zera, co jest zbawienne dla przygotowania stoków. Winterpol do niedzieli przygotował wyjątkową promocję dla wszystkich użytkowników Facebooka. Wystarczy, że miłośnik białego szaleństwa zamelduje się przy którymś z ośrodków w mobilnej wersji Facebooka i pokaże to przy kasie, a otrzymasz 20% zniżki na karnet. Trasy w karpackim Winterpolu przygotowane bardzo dobrze. Na stokach od 40 do 120 cm śniegu ruch mały, zachmurzenie niestety duże, możliwe opady deszczu ze śniegiem. Taka aura pozostanie nad tym regionem Dolnego Śląska najbliższej doby na termometrach od minus 1 stopnia w nocy do plus 5 w dzień. Chmury także nad drugim ośrodkiem Winterpolu w Zieleńcu. Także i tu możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trasy jak zwykle bardzo dobrze przygotowane, a śniegu od 70 do 130 cm od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza. Ruch na nartostradach umiarkowany. Sporo promocji dla narciarzy i snowboardzistów szykują także ośrodki czeskich Sudetów. W wielu czołowych kurortach ceny obniżono nawet o 20%, warunki do szusowania po stokach wręcz idealne. Od 70 do 140 cm ubitego śniegu można nieco ponarzekać na aurę, bo także i tu pada i będzie padać deszcz ze śniegiem od minus 3 do plus 2 kresek na termometrach. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.